wszystkich Państwa witam na dzisiejszej uroczystości otwarcia nowego boiska. Na początek poproszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, Słupy Stawy to jest wyjątkowe miejsce. To jest miejsce naznaczone historią sportu w Nowej Hucie. To jest miejsce, w którym od zawsze uprawiało się sport. Jak Państwo popatrzycie na historię ostatnich lat, to też przekonacie się, że jest to miejsce, o które Urząd Miasta dba wyjątkowo. Tu mamy cały kompleks różnego typu boisk. Mamy stadion, który był odnawiany na Mistrzostwa Europy. Mamy halę sportową, która jest w trakcie remontu i która już będzie, sądzę, że po wakacjach w pełni do użytku, zupełnie nowa. Z zewnątrz już wygląda jak nowa, w środku będzie. Otwieramy dzisiaj kolejne boisko. Tak wypada mowę dla kronikarskiego obowiązku powiedzieć, że w sumie od 14 ostatnich lat wybudowaliśmy ponad 170 różnego typu boisk, nie licząc tylko rolników, ale i boisk przyszkolnych, wielofunkcyjnych i różnego typu, w tym także boiska z bieżnią i skoczniami, a więc takie trochę lekkoatletyczne. Proszę Państwa, zacząłem mówić o tym terenie. Ten teren dawniej był użytkowany wyłącznie przez hutnika. W tej chwili już tutaj działa kilka podmiotów. Nie mówię o Siemasze, która ma i boiska, i tą halę z tyłu, ale także proszę pamiętać o tym, że tutaj wchodzi TFL Proxima Kraków, która będzie korzystała z tejże hali, a więc szeroki wachlarz. Warto zwrócić uwagę także, że kładziemy nacisk nie tylko na sport wyczynowy, bo tutaj raczej mniej, tylko gdy idzie o infrastrukturę, robimy pewne rzeczy, natomiast bardzo dbamy o rozwój dziecięcych talentów. To są wszystkie szkółki piłkarskie, które funkcjonują w Krakowie. Tych szkółek jest kilka, czy nawet już kilkanaście w tej chwili. Wszystkie z bardzo dobrymi wynikami. Tutaj, no, jak Państwo wiecie, była konkurencja dwóch szkółek piłkarskich. Boisko było w budżecie miasta przeznaczone dla hutnika. W związku z powyższym chciałem przekazać to boisko użytkowanie hutnikowi, a przede wszystkim tym sportowcom, którzy tutaj siedzą przede mną i mam nadzieję, że wykorzystają ten obiekt w sposób właściwy i znakomity, że wśród nich będzie także jakiś Lewandowski. No proszę pamiętać, że Pan Zgan wyszedł z hutnika, także tradycje są. Życzę jak najlepszego wykorzystywania tego boiska. Jeżeli Państwo pozwolicie, to jako taki mały prezencik na ręce Pana Dyrektora. Bardzo dziękujemy i o zabranie głosu poproszę wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Pana Sławomira Pytrzyk. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj jest piękna pogoda, która towarzyszy nam przy otwarciu tego boiska. Tu na Suchych Stawach, jak już powiedział Pan Prezydent, to są początki sportu nowohuckiego. Nie tak dawno jeszcze żył dyrektor Loret, w którym prowadziłem wywiad do Głosu Tygodnika Nowohuckiego i przypomniał mi, jak tu powstawały pierwsze obiekty dla hutnika. Hutnik powstał w 1955 roku. Jest to klub z dużymi tradycjami i dwa lata temu ukończył 60-lecie. To taki wiek, że tak powiem, dojrzały, a zarazem dający możliwość dalszego rozwoju. Nie ukrywam, że chciałem ten prezent zrobić na 60-lecie i starałem się, ale troszkę upłynęło czasu, ale na to warto było poczekać, bo to boisko, które dzisiaj otwieramy, naprawdę jest piękne, a przede wszystkim będzie służyć młodym ludziom. Hutnik odnosił kiedyś olbrzymie sukcesy, bo to ekstraklasa. Pamiętam, tutaj nie byłem na meczu z AS Monaco w Pucharach Europy. Także jest to piękna karta historii, ale ja sądzę, że przed hutnikiem teraz rysuje się piękna perspektywa.
bo rośnie młodzież. Są młodzi ludzie, którzy też odnoszą sukcesy w skali ogólnopolskiej, bo drużyna Kutnika też odnosiła w rozgrywkach ogólnopolskich, tych młodzieżowych, tych właśnie najmłodszych piłkarzy, była w pierwszej piątce. Więc ja sądzę, że ci młodzi ludzie, tu trenując na tym boisku, na pewno wyrosną na znakomitych piłkarzy, czego serdecznie życzę. Wiwat Kutnik! Dziękuję bardzo. Słowa Moryca, przewodniczącego Rady Dzielnicy 18. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców podziękować za ten obiekt. Kompleks sportowy Suche Stawy wzbogacił się o bardzo nowoczesne wojsko. Wierzę w to, że ci młodzi adepci piłki nożnej kiedyś zasilowi będą reprezentantami Polski. Właśnie tu będą wykuwali swoją formę, swoje umiejętności i ci nowobucianie, którzy siedzą przed nami, będą drugimi Lewandowskimi, Pazdanami i z całego serca tego im życzę. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszam pana Leszka Janiczaka, dyrektora sportowego Stowarzyszenia Nowy Kutnik. Dzień dobry. Ja przede wszystkim chciałem w imieniu całego Stowarzyszenia Nowy Kutnik oraz Akademii Nowopowstałej Kutnik Kraków, tutaj mamy przedstawicieli najważniejszych tej Akademii, podziękować panu prezydentowi za przekazanie tego boiska, bo to jest coś, co nam doda powera. My będziemy działać, mamy gdzie, bo z tym był największy problem Kutników. W tej chwili będziemy się tylko iść do przodu i miejmy nadzieję, tak pan prezydent powiedział, tu nie jeden Lewandowski nam wyrośnie. Jeszcze raz dziękuję i chciałem przekazać od Kutnika koszulkę panu prezydentowi z numerem 5, to tak na piątą kadencję. Z autografami zawodników pierwszej drużyny. I Państwa, ja teraz poproszę księdza proboszcza Wincentego Zakrzewskiego poświęcenia nowego boiska. Zapraszam wszystkich do modlitwy. Młodzi sportowcy, niech powstaną. Boisko błogosławimy przede wszystkim dla Was, dla tego młodego pokolenia, więc Wy najbardziej się teraz skupcie na modlitwie. Będziemy się modlić nie tylko, by pobłogosławić tę piękną, zieloną nawierzchnię, ale będziemy się też modlić, żebyście byli dobrymi sportowcami, zawsze grali fair play i dzięki sportowi nauczyli się, jak w życiu być dobrymi pracownikami, rzetelnymi specjalistami. Więc naukę sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Oto Słowo Boże. Pomódlmy się teraz wspólnie, szczególnie za wszystkich dobroczyńców, za wszystkich tych ludzi, którzy to boisko budowali oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokropię je wodą święconą i jeszcze się odwrócę na tą większą część boiska. Nie.